Hej, z tej strony Wejla, witam Was w kolejnym odcinku. Dzisiaj będziemy grać challenge. Oczywiście tutaj nie można przegrać, więc zaczynamy. Pamiętajcie o tym, żeby zostawić łapkę w górę, jak chcecie, i obowiązkowo komentarz. Także, moi drodzy, to jest draft. Ja tutaj będę grać bardzo długo, bo gram od początku cały challenge. Mam nadzieję, że nie będziecie się nudzić. Wybiorę golema w takim razie. Może Fire Spiritsy, żeby jakoś kontrować coś latającego. Chociaż mam tutaj Magic Archera, no ale zobaczymy, jak to będzie. I w ogóle dajcie mi znać, co wam wypadło z tej skrzyneczki. Może jakaś legenda wam wypadła? Mam taką nadzieję, że tak. O nie, idą już rekruty na mnie. Normalnie like dla ciebie, gościu. No to ja tutaj wyślę płaczącą buźkę. Lecę może w ten sposób, tymi gładcami. O Boże, powiem wam, że nie lubię takich sytuacji. O nie, on ma jeszcze wiedźmę. Dobra, to wykorzystam Magic Archera w takim razie. Ohoho, ma nową legendę. Ależ ona nam pociągnęła tego golema. No, powiem wam. Kozak. Trafię tym logiem, czy nie? Uff, myślałam, że znowu będzie zes, jak to u mnie bywa. Kurde, boję się tego rybaka. Boję się tego rybaka. Ale może nic, nie będę go... nie będę go może bronić. Niewiele szkód nam narobi. O nie, powiem wam, że teraz żałuję, że mu dałam te rekruty. Serio. Żałuję teraz. Bo pewnie przegramy. Ale przegrywanie to wiadomo. To jest moja... To jest mój znak tak naprawdę rozpoznawczy. Przegrywanie. Czy na arenie. A na arenie, powiem wam, tak mi nie idzie. Jestem tak wkurzona. Normalnie, jak tylko ktoś stanie na mojej drodze, tak. Chyba przerąbane. Także lepiej nie denerwujcie mnie w komentarzu. Lepiej tego nie róbcie. Nie, no oczywiście żartuję. Jak chcecie, to możecie hejtować. To ja też was pohejtuję. O Boże, dobra. Co ja tutaj mogę zrobić z tą wiedźmą? Chyba nic. Ojeju. Proszę. Ja chcę po prostu wygrać już. Ale boję się, bo on za chwilę nam wypuści rekruty. Dobra, daję sobie loga. Chociaż... Kurde. Wypuszczę te fire. No, trochę nam uratowały sytuację. Okej, okay, wieża jedna ubita. Lecimy na drugą stronę. O kurde! Czy on musi mieć to? Ja tu prawie nie mam nic na latające. Niby jestem Baby Dragon, niby jestem Wizard. Ale widzicie, jak jest. Dobra. Bije mi tą wieżę. Kurde, no zobaczcie, co tutaj się dzieje. Tutaj normalnie Armagedon leci. Armagedon. Jeszcze brakuje, żeby nam tutaj wypuścił... No właśnie. Tego pierdzielonego Darth Goblina. Dawaj go tu. On ma lighta? Serio, on ma lighta? Ale zobaczcie sobie, wygraliśmy! Doleci ten lock? Proszę! Kozacko wam powiem. Ale normalnie się bałam. Lecimy z drugą walkę. O Boże. I mamy 500 golda. Ale to było normalnie kozackie, wam powiem. Baby Dragon czy Mega Minion? Wezmę może Baby Dragona. Armię szkieletów weźmiemy. Lighta może, chociaż ta śnieżka będzie mi kontrolować. Co ja mam teraz wziąć? Dobra, wezmę hordę minionów. Będę kontrolować tego księcia. I zobaczymy, co tutaj teraz się porobi. Trzymajcie za mnie kciuki. O kurde, mamy świniurki. To możemy coś podziałać. Lecimy świniurki plus miner. Czy to będzie dobre połączenie? Wszystko mi się nagrywa? Wszystko mi się nagrywa, na szczęście. O nie! Ma jeszcze mini pekkę. O my god. Powiem wam, żeby tylko nie miał strzałek. Serio, żeby tylko nie miał strzałek. Uwaga! Śnieżkę ma, dobra. Śnieżka to tam... Wiecie, nie jest taka aż kurde kontrująca,
ale dobrze, że nie ma nic takiego, co by mi te latające zestrzeliło, że tak powiem brzydko. I lecimy teraz, znowu chyba zrobimy to samo, ale połączymy teraz Baby Dragona ze świniurkami. No, no, co tutaj się porobi? No powiem wam, że on ma taki... wydaje się, że ten deck jest trochę taki słaby, jego. Ale kurde, no teraz nie mogę wypuścić. Albo wypuszczę. A myślałam, że już zużyję Śnieżkę, ale... Ale jednak nie, dziwne. Teraz chyba połączymy Ice Golema z Minerem. Myślę, że to będzie spoko, chociaż on teraz może mieć mini pekkę. I może mieć właśnie... O kurde. Ma jeszcze Knighta. To teraz musimy się bronić. Musimy się bronić. Tu będziemy się bronić Minerem w takim razie. Goblinkami. Okej. Okay. Kurde, teraz by mi się przydał Baby Dragon. Zużył Śnieżkę. Więc ja mogę coś podziałać z armią szkieletów, ale może użyję ją do obrony. Dobra, lecimy coś takiego. Nie podoba mi się, bo trochę ubija nam tej wieży. Okej, okay. Teraz wyszło nam to nawet okej. Okay. Teraz pozostaje nam się tylko obronić przez 40 sekund. Tak będzie chyba najlepiej. Użyjemy sobie teraz armii szkieletów. O kurde! O kurde, o kurde! Co tutaj się porobiło? No, on tak troszeczkę dziwnie gra. Ale powiedzmy sobie szczerze, mam lepsze karty od niego. Okej, okay, Miner na lewo. Ja nie wiem, czemu on wyrzuca do obrony tego... Nie wiem, zapomniałam się nazywa ta karta. Bo on tak naprawdę, te jego gobliny na tych plecach, to nic nam nie zrobią, nie? No ale... Taką taktykę obrał. I druga walka wygrana. Nice wam powiem. O, cieszę się, może wszystko wygramy. Od początku do końca. Oczywiście ten odcinek będzie trwał długo. Więc mam nadzieję, że nie będę was przynudzać. 25 zapów. I lecimy z kolejną walką. Jestem ciekawa, co nam wypadnie z tego Lighta. I ogólnie wam powiem, że dzisiaj kupiłam w sklepie MK. I będziemy go maksować w następnym odcinku. Co wy na to? Dajcie mi znać, bo ja się normalnie nie mogę doczekać. I teraz nie wiem, jaką mam legendę zbierać na maksa. Także możecie mi pomóc. Sparkiego mam chyba 11/20, więc myślę, że może Sparkiego. Chociaż princeska też jest taka. W miarę mam ich kilka. Chyba 6/20. Jakoś tak. Mamy Giant Skeletona i Hoga. Więc... O kurde. No tutaj musimy poczekać, aż te Fire uderzą. Tutaj lecimy od razu. Kurde, ta Ram Riderka jest za dobra. Mamy jeszcze Mortara. W ogóle jeszcze w odcinku, którymś tam, bo teraz będę nagrywać dużo odcinków, żeby na cały tydzień, zagramy Mortarem, więc naprawdę będzie ciekawie. O kurde. Co ja mam teraz zrobić? Miner? Ice Golem? Trochę tak słabo nam to wyszło. Powiem wam, że trochę nam tak słabo wyszło. Będziemy atakować teraz Mortarem. Zobaczymy, czy on tutaj będzie się jakoś bronił. No, będzie się niestety bronił. Ale może tym minerkiem coś podziałamy? Jednak nie. Jednak nie. Kurde, kurde. Powiem wam, że tą walkę możemy przegrać. Bo gram oczywiście jak kto? Jak paralityk. O Boże, o Boże, o Boże, o Boże. Jak paralityk mały. Dobra, będziemy atakować teraz Hogiem. Dawaj Evelina. No nie, będzie nas kontrować tym goblinem w tej klatce. Nie lubię czegoś takiego. Zresztą powiem wam, że ten goblin jest silny. Musimy sobie go też przetestować kiedyś na arenie. Ja mam go chyba na 12 levelu. Więc to może być też ciekawe. Coś może z lawą? Połączymy go z czymś, albo może z jakimś Hogiem, albo Royal Giantem. W ogóle dajcie mi znać, co o tym myślicie. Właśnie, miałam na samym początku powiedzieć, czy chcecie, abym was pozdrawiała. Wiecie, wy tam będziecie pisać komentarz,
a ja po prostu będę was, będę wybierać i będę was pozdrawiać. Co wy na to? Wiem, że teraz jest 10 minuta, ale może ktoś jeszcze wytrwał i napisze komentarz, czy chce być pozdrowiony. Czy chcecie, żebym was pozdrawiała na odcinkach? Kurde, no przegramy tą walkę niestety. Niestety przegramy tą walkę. W ogóle mam jeszcze Lighta i go nie używam w ogóle. Więc naprawdę plus. Plus Ewelina dla ciebie, że grasz mega ułomnie. Naprawdę. Mamy dwie wieże dość mocno ubite z jego strony, ale co z tego, jak kurde jest tak słabo. Jeszcze ma zapa. O nie! O nie, o nie, o nie, o nie. No i tak jest lipa, bo mamy dwie wieże ubite. No także, moi drodzy, no niestety przegramy tą, tą walkę, ale mam nadzieję, że następną wygramy. Także, moi drodzy, trzymajcie za mnie kciuki do końca! Do końca! A, ja tutaj mogę się rozpłakać jedynie. Lecimy z kolejną. Jeszcze 4 winy! Musimy zrobić. Kurde, wezmę może Ram... Boże, Ram Ridera. Poison weźmiemy. Rudą weźmiemy. Lighta weźmiemy. Jezu, ale teraz się normalnie stresuje. Stresuje się, stresuje się. O Boże, o Boże, o Boże, co to będzie? Co to będzie? Co to będzie? Naprawdę chcę to wygrać. Mamy Gianta, mamy Rudą. I mamy tutaj Rama. Musimy się jakoś obronić przed tymi Fire Spiritsami. I może będziemy od razu atakować? Zrobimy coś takiego. O nie! O nie! Ale nam to wyszło! Beznadziejnie. Beznadziejnie nam to wyszło. Naprawdę. Dobra, leci Ruda i leci... lecą goblinki. Dolecą? A kurde, uderzyły, no. Przypał trochę wam powiem. Przypał. Teraz by mi się przydał light, ale oczywiście co? Oczywiście nie mam eliksiru. Brawo ty, Ewelina. Doleci i uderzy ta Walkiria chociaż raz. No, uderzyła. Chociaż goblinek zrobił tam niezłego zamieszania. Dobra, lecimy znowu od lewej. Ale musimy teraz uważać na tego gościa. na Huntera. Aha, no ciekawie w ogóle, powiem ci, kolego nasz. Dawaj tego Huntera, ja go tutaj chętnie zlightinguję. Dojdzie to w ogóle tu? Chyba powinno dojść. Jeszcze Giant go przesunie. Nice, ale co z tego, jak ten Giant nie przeżył prawie. No, nie udało ci się tym minerkiem zablokować mojego Baby Dragona. Kurde, kurde, kurde. Ice Wizard. Ice Wizard. To kontrujemy go Valkyrią w takim razie. Kurde, jakaś chrypa mnie łapie. Okej, okay, poison. Na te dwie babeczki. No ale co, zobaczcie sobie, co te Fire Spirity porobiły. I znowu Baby Dragon do obrony. On teraz pewnie wystawi Huntera. Dajesz czy nie dajesz? Dobra, dał, ale... Aaaa, nie zdążyłam! A dobra, zdążyłam! Wow, nice! Kurde, i tak uderzą. Ajajaj, uderzyły. A, no i ten Earth jeszcze od nas. Teraz musimy spoisonować to. W takim razie. Ruda, 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 ruda. Kurde, nie tak to miało wyglądać. Cholerka jasna. Boże, grasz jak paralityk. Serio. Serio, kurde. O nie. Znowu dolecą. Znowu doleciały. Kurde, Giant od środka. Czy to będzie dobry pomysł? No kurde, słaby. Słaby. Kurde, 3 minuty do grywki. W ogóle nie używam tego Rama, no bo... Jak mam używać? Skoro, kurde, tak się dzieje. Jest, 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 jest! Teraz chyba możemy użyć Rama. Kurde, ten Earth też denerwuje. Jezu, dobra, uderzył.
Dobra, dajesz, dajesz. Ile ma light? 307, to i tak za mało. O kurde, teraz od środeczka lecisz, kolego? To nieźle. Ale ten kurde, czemu jak ja gram Hunterem, to on nie jest taki silny, a jak ktoś tylko gra, teraz użyjemy lighta, to od razu kosi ci wszystko, nie? Wy też to zauważyliście. I wygraliśmy, moi drodzy. Good game! Uwaga! 94, 67, 40, 13. Jest! Wygraliśmy kolejną walkę. I lecimy... Następną! Powiem wam, że... Jeszcze 3 i będziemy w domku, będziemy w domku. Znowu weźmiemy sobie lighta. Weźmiemy grubaska Royala. Goblinki weźmiemy. I weźmiemy nasze kochane rekruty. Bo jak wiemy, rekruty dają nam w kość. I my musimy je mieć. Żeby wygrać. Żeby wygrać, trzeba grać. Mamy Teslę, mamy naszego Exy, mamy Archerki, mamy Goblinki. I zobaczymy, jak nam tutaj pójdzie. Jestem ciekawa, co on tam sobie wybrał. Leci kanon kart. Interesujące, moi drodzy. Interesujące. To ja lecę w takim razie z czymś takim. I powiem wam, że to nie wyszło to jakoś rewelacyjnie. O nie, ma tego jeszcze goblina. Kurde. Powiem wam, że ten goblin jest dobry. My musimy nim zagrać koniecznie na jakimś odcinku, serio. Musimy. Powiem wam, że to może być ciężka walka, chociaż kurde, no muszę się skupić. Muszę się skupić, żebyśmy cokolwiek w ogóle wygrali. Zacznę sobie rekrutami. Od samego końca. Kurde, znowu ten kanon kart. Ubijaj, ubijaj, ubijaj. No nie udało ci się ubić, serio. Serio, kurde, gremlinie. Dorzucimy może fire od prawej. Nie był taki dobry pomysł w sumie. Nie był... O, no w sumie nawet dość. Nawet dość. Ale lecimy na lewo znowu. Użyjemy teraz sobie Tesli do obrony. Jezu, jak ty to postawiłaś, kobieto! Jak ty to postawiłaś zarąbiście? Graveyard. Musimy szybko się bronić. Musimy szybko się bronić. I on powie nam, znowu postawi goblina. Albo... Fly, tak, postawił nam Fly Machine. Fly Machine nam postawił. Kurde, kurde, kurde. Dawaj, Ewelina, dawaj. Exe. A, dobra, chociaż ta Tesla raz uderzyła. Ale trochę tak słabo, nie? Teraz musimy się skupić maksymalnie. Musimy się skupić maksymalnie, powiem wam. Użyjemy sobie teraz lighta. Kurde, może nie tutaj. Ale nas odciąga. Ale nas odciąga. Wow, to było kozackie, wam powiem. To było kozackie. Znowu ten goblin. Dojdzie ta Tesla? Nie dojdzie. Użyjemy sobie Archerek w ten sposób. Użyjemy sobie Exe w ten sposób. Tesle w ten sposób. I może jakoś się nam uda pokonać to wszystko. Uwaga, niebezpiecznie się robi w tym momencie, niebezpiecznie. Użyjemy sobie tych naszych kolegów, rekrutów. No, 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 jeszcze 550. Użyjemy sobie lighta, żeby nie tracić czasu. Okej, okay, jeszcze jeden light będzie. Chyba, że nas teraz wykończy Grave'em, no to będzie naprawdę super niespodzianka. Ale zaczniemy sobie Royalem. I zobaczmy, czy znowu nas zablokuje tym goblinem, czy już się podał. Good game. Myślimy mu słodkiego minionka. I lecimy z kolejną walką, moi drodzy. Lecimy z kolejną walką. I light do odebrania. I bang, lecimy dalej. Znowu weźmiemy sobie fire. Znowu weźmiemy sobie lighta. Zagramy X-Bowem, ale to może być naprawdę przypał. Weźmiemy sobie Graveyarda.
Ej, serio, moja gra X-Bowem to po prostu mistrzostwo świata, serio. A, X-Bow na początku. Może zaczniemy, nie, może zaczniemy sobie tym grobkiem. Nasz kolega tam ma... Zrobimy coś takiego. Zobaczymy, jak nam to wyjdzie. O kurde, ma raskalsy. Powiem wam, że szkoda, że my nie mamy Poisona. Dobra, użyjemy sobie X-Bowa do obrony. Tak będziemy atakować Graveyardem i Minerem. Tak będzie chyba najlepiej, co nie? Tak będzie chyba najlepiej. Ale ta Ram Riderka denerwuje, wkurza także hej. Dawaj, dawaj X-Bow. Niech się skupi to na tym goblinie. Dobra, musimy użyć Lighta, żeby zniszczyć tą... Oh my god. Oh my god. No, tego się chyba nikt nie spodziewał. Tego się chyba nikt nie spodziewał. No, 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 dobra, udało nam się to obronić, ale musimy... Dobra, teraz będziemy strzelać Lightem. Trafimy? Wyje, jak gdybyśmy nie trafili. Okej. Okay. Minuta 33. Ryan, najlepiej by było, gdybyś się poddał. Naprawdę, byłoby dla ciebie fantastycznie, a dla mnie tak samo. I znowu będziemy się bronić X-Bowem. Kurde, ale teraz kalsy, jak one denerwują. Jak one denerwują. Ram Riderka to samo. Dobra, zrobimy coś takiego. Kurde, przydałoby się teraz kalsy ubić. Bo one jednak dużo robią. Zobaczcie sobie, jak nam to pięknie wyszło. Nie, no nie zdąży dolecieć ten miner. Dokładnie. Nie zdąży dolecieć. Tomba musimy postawić tutaj. Do obrony. Użyjemy sobie Graveyarda. Użyjemy sobie Lighta. Aj, kurde! Mogłam to zrobić inaczej. Mogłam to zrobić inaczej, ale oczywiście Evelina. Ale oczywiście Evelina jest jaka? Jezu, nie chciałam tego tutaj postawić. Nie chciałam tego tutaj postawić, moi drodzy. Oczywiście wyszło jak zawsze. Wyszło jak zawsze. Musimy teraz się bronić w takim razie Graveyardem. Nie mamy innej opcji. Jezu, znowu popełniłam błąd! Oh my god! Ubił nas! Ubił nas! O Boże, ja w ogóle nie zauważyłam! Co się tam działo? Ale nas ubił! Dobra, weźmy Baby Dragona. Goblinki. Lawę weźmiemy. Oh my god, widzieliście to? Ja nawet nie zauważyłam, co się dzieje pod moją wieżą. Oh my god. Straszne to było, powiem wam. A tu jeszcze tylko dwie wygrane nam zostały. A tu taka lipa. Tu taka lipa, moi drodzy. Dobra, teraz musimy szybko wygrać. Bo odcinek trwa już 23 minuty, także no, sporo, sporo czasu, nie powiem. Znowu mamy Graveyarda. Użyjemy sobie coś takiego. I coś takiego. Pięknie. Kurde, przydałby się teraz ten Graveyard. A ja troszkę go źle wypuszczam, ale... Ale zobaczymy. O nie, ma elektro. Ale jesteśmy na plus. Jesteśmy na plus i to się z tego cieszę najbardziej, że jesteśmy na plusiku. Trochę nam się udało. I armia szkieletów na tego delikwenta. Znowu mamy X-Bowa. Powiem wam, że zarąbiście. O Jezu, nie wiem, czy czasami się nie przesunęło za daleko. Proszę, proszę. Za daleko go dałam. O Jezus. Dobra, dobra. Nie widzieliście tego, nie widzieliście tego. Serio, nie widzieliście tego. I lecimy lawą. Zaczynamy. Minuta 55. On lecił już Giantem. Okej, okay, okej, okay, okej, okay, okej. Okay. To co, szykujemy sobie... Royal... A może zaczniemy zbierać Royal Ghosta, co? Co o tym myślicie?
spoko opcja. Nie wiem, ile go mam. Tak naprawdę. Okej. I graveyard teraz będzie leciał. Kozackie po... O nie, on nam tutaj już wypuścił. On nam tutaj już, kurde, wypuścił tego elektro. No. Nie podoba mi się to wcale. Kurde, 779. Nie możemy znowu przegrać, moi drodzy. Nie możemy. Czekamy na dwa razy L i wtedy będziemy uderzać normalnie prosto z mostu. Będziemy uderzać prosto z mostu. Bang, 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 bang. Znowu elektro, ale normalnie tak tasuje to elektro. Dobra, pierdzielić. Lecimy od prawej naszą kochaną lawką. No. X-Bow do obrony. Dawaj, Ewelina, dawaj. I robimy coś takiego. Pięknie nam to teraz wyszło. Teraz nam wyszło perfekto. Perfekto. Bang. I będziemy teraz walczyć o ostatniego wina. Zarąbiście. No chyba, że nas jeszcze wykończy. Ale chyba raczej nie po... Winien! Oh my god! Zaskoczył mnie tym balonem. Uderzy? Ale normalnie ten balon, jak on tym zaskoczył, nie? Oh my god, ale fart, ale fart! Zarąbiście. I ostatnia, moi drodzy, walka. Odcinek 26 minut. No, zarąbiście. Ale wiem, że wam się takie odcinki długie podobają. Mi też się podobają. I lecimy z ostatnią, moi drodzy, walką. Trzymajcie kciuki, żeby nam się udało wygrać. Muszkieterkę weźmiemy. Weźmiemy sobie lighta. I zobaczymy, jak nam pójdzie. Uwaga, moi drodzy. Royal Giant na początku. Exe. Mamy jeszcze Bomb Towera, no. Interesujące. I lecimy. W ten sposób. I za tym Exe. No dawaj, mój drogi, bo to jest ostatnia nasza walka, którą musimy, kurde, wygrać. I wtedy wszyscy będą happy. O nie, zapisy. Zapisy. I teraz powiem wam, że żałuję, że mu dałam. Nie. Bomb Towerem się musimy bronić w takim razie. Bomb Towerem się musimy bronić. Dawaj. Okej, lecimy ze szkieletem Barelem. Zobaczymy, jak nam się to uda. On wypuścił Poisona. W sumie to tak na plus dla nas. O nie, wiecie, co mi się wydaje? Że my tę walkę mamy wygraną, bo on chyba tak naprawdę ma do ataku tego Ice Golema i chyba tyle, nie? Niczym nas tak naprawdę nie zaskoczył. Chyba, że teraz poleci Graveyard? Nie. Balon! A ja nie mam już eliksiru! Kurde, ale oni zaskakują tym balonem, co nie? Dobra. Proszę cię. Nie. Kończ. Dobra, Royal już obił wieżę i mamy prawie po jeden. Bo musimy teraz szykować się na tego balona. Musimy go strasznie bronić teraz. Minuta 16. Moi drodzy, minuta 16. Kurde. Czekamy na dwa razy Eli i normalnie lecimy w niego z grubej rury. Lecimy. Royal Giant. Za tym Exe. Dawaj. O nie. Teraz żałuję, że dałam mu te zapisy. Serio. One są koszmarne. Chyba, żebym dała tego Bomb Towera. Nie, i tak tego nie obejmie. Bomb Towera postawię sobie tutaj. Spoko to wyszło. Spoko. Zrobimy coś takiego. I teraz... O nie, znowu przeładował. Kurde, znowu przeładował. Dawaj, Ewelina. Kurde, musisz bronić, jak poleci balon, bo naprawdę... On tym poisonem chyba nie jest w sumie nam... nie jest nam w stanie zagrozić. Kurde, no właśnie teraz nie wiem, czy nie jest nam w stanie zagrozić. 10 sekund nam zostało. 10 sekund, 7, 6, 5, 4,
Zdąży przetasować? 2, 1, nie. Moi drodzy, teraz robimy nasz mini opening. 6 wygranych udało się zrobić. No, z jedną przegraną, czy tam z dwoma, ale to tam nie będziemy chodzić w szczegóły. Otwieramy. Uwaga, jest coś ciekawego. Goblin, czyli nic tak naprawdę nie skipujemy, bo zależy nam na tym goblinie. Także skrzyneczka jak najbardziej na plus. To tyle, jeśli chodzi o dzisiejszy odcinek. Mam nadzieję, że wam się odcinek spodobał. Ja też jestem w sumie zadowolona. I co? I będę męczyć Arenkę w następnym odcinku. Także trzymajcie się ciepło. Piona wariaty, buziaki.